Jakie będą w stosunku w sprawie programu Czyste Powietrze, nowego programu Czyste Powietrze, jakie będą zasady przyznawania dotacji na koty i piece klasy piątej i czy będą jakieś różnice w ilości środków przyznawanych dla osób budujących nowe domy oraz tych, które już w swoich budowanych mają zainstalowane piece, które nie spełniają norm emisji? Bardzo szczegółowe pytania, jakie będą w zasadzie to, które planowane rozporządzenie w tej sprawie się nam ukażą. No, tu rząd w tych próbach walki ze smogiem, zanieczyszczeniem powietrza przyjął takie ramowe zasady, co ewentualnie będzie robione. Między innymi to jest wprowadzenie właśnie norm jakości na kotły i na paliwa stałe. Bo mówiąc o dotacjach, tego typu, no musimy wiedzieć, do czego dopłacamy. W tej chwili mówimy o piecach trzeciej, czwartej, piątej generacji, tylko pytanie jest, jak one są sprawdzane, co to znaczy piec tej kolejnej generacji i jaki rzeczywiście jest jego wpływ na czystość spalin, które dostają się do atmosfery. Piec to jest jedna rzecz, drugą rzeczą na pewno jest paliwo, które wykorzystujemy, czyli węgiel. I znowuż tu na pewno trzeba popracować nad rzetelnymi normami, jeżeli chodzi o jakość tego węgla, który pojawia się na składach. Bo z mojego własnego doświadczenia, ja palę węglem, jest tak, że kupując węgiel za takie same pieniądze, o niby gwarantowanej klasie, niby gwarantowanej jakości przez dostawcę. Ten węgiel jest bardzo różny, więc najpierw trzeba tu opracować dokładne normy, jakie mają te piece spełniać, jakie normy ma spełniać węgiel, żeby było wtedy dużo bardzo konkretnych zmian związanych z dotacjami. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanie. Mówiąc już, zeszliśmy na temat węgla i jego jakości. Czy w jakiś sposób będą wzorować się Państwo w trakcie tworzenia tego programu na tym, co zrobiono w Czechach? Ktoś, kto będzie przygotowywał projekt rozporządzenia, no pewnie będzie się na czymś tam wzorował, natomiast czy akurat na tym, co jest w Czechach, na to nie potrafię odpowiedzieć. No, to jest sprawa odpowiedniego departamentu w ministerstwie, chociażby środowiska, ale też na pewno jest to połączone z sprawami Ministerstwa Energii, więc trudno mi tu jest powiedzieć, czy będziemy się wzorować. Ważne jest to, żeby opracować takie normy, które rzeczywiście będą nam gwarantowały, że paliwo, które dostajemy, jest takiej jakości, jak nam deklaruje sprzedający. Moje kolejne pytanie skieruję do pana marszałka Leszka. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób, które do 2036 roku nie wymienią swoich pieców? Takie jest założenie, że wiedzą, że nie wymienią plus uchwale z antysmogowym obowiązkiem. A może jednak zacznijmy od początku. To jest, ale pytanie jest tak w samym środku. Albo może bardzo ważne, bardzo ważne pytanie. Ale może ustalajmy, na jakim etapie jesteśmy. W pewnym sensie chciałbym się też odnieść do tego, o czym mówił tutaj pan poseł Jan Duda. Bo te rzeczy są już unormowane w uchwale, które przyjął Sejm Województwa Małopolskiego. Problem czystości powietrza, czystości odpowiedniego używania odpowiednich pieców oraz emisji jest bardzo ściśle i decyzyjnie określona w normach europejskich, do których po prostu musimy się dostosować. Piec, nie chodzi o to, czy jest trzeciej, czwartej czy piątej generacji, tylko chodzi o to, że jak z niego wydobywa się to, co się nazywa odpadem po zużyciu, to on musi być nie więcej niż 40 mg na metr sześcienny tak zwanych próbów. No i w związku z tym rzecz jest niezwykle precyzyjnie, jeśli określona się piec tak zwanej piątej generacji, by takiej normy nie spełniał, to i piątej generacji nie pomoże.
musi być zgodny z tak zwanym ekotrajektem, tak? Czyli takimi normami, które są wystandaryzowane europejsko. I uchwała antysmogowa, która została przyjęta przez województwo małopolskie, określa w sposób precyzyjny, że od lipca tego roku, czyli 2017, żaden piec, tak zwany kocioł, lub nawet kominek zwykły, nie będzie mógł być odebrany przez prawo budowlane, przez nadzór budowlany, nie może być odebrany w sytuacji, kiedy nie ma pieca, który właśnie spełnia takie normy, nawet przy braku pełnego użycia go. I również piec, kominek bez elektrofiltra, czy tam nie sposobu spalania mniejsza, to bardziej elektrofiltra, nie może być zamontowany. Natomiast ci, którzy już mają te kopciuchy u siebie i po całej Sądecczyźnie rozciąga się nie tylko po całej Małopolsce, czy tutaj w Polsce, no to mają czas do dostosowania się do 2023 roku. A do 2026 ci, którzy właśnie mają tam generacji trzeciej albo czwartej piec, cokolwiek by to znaczyło. I to jest zasadnicze przesłanie i najważniejsze. Pan pyta o narzędzia, jakie można zastosować, żeby konsekwentnie sprawdzać i zweryfikować. Ja jakoś tutaj dziwnie jestem spokojny. Oczywiście muszą być jakieś narzędzia wypracowane, ale to wydaje mi się, że w przestrzeni jednak nie regionalnej, tylko ogólnopaństwowej, które by wymuszały, określając jakieś kary i konsekwencje dla tych, którzy się do tego stosować nie będą. Ale myślę, że w tej chwili wzrasta tak bardzo świadomość społeczna, jeśli chodzi o dbanie o czystość powietrza, że sąsiedzi sami wymuszą na swoich sąsiadach to, żeby zastosowali, żeby odpowiednie rzeczy używali, żeby odpowiedniej jakości węgiel używali. Także zmiany pod tym względem następują bardzo mocne, to widać w każdej właściwie debacie, w tej chwili gdziekolwiek spotykam się z kimkolwiek, rozmawiam, to zawsze schodzi na smogu. Zawsze jest dyskusja na ten temat. Nawet ci, którzy mówią, że ich na to nie stać, tak? Tylko zastanawiałem się, jak mają już tego doprowadzić, powiedzą, że świadomość pod tym względem wzrosła bardzo wysoko, więc wydaje mi się, że cel w dużym sensie został już osiągnięty. Nie, że nie kopci mi, bo oczywiście smog jest to wielki, to jest wielki problem, ale debata publiczna na ten temat jest tak nagląca w tej chwili, że ja wbrew temu, co się w tej chwili widzi, co się czuje, to jestem optymistą, że w przeciągu kilku najbliższych lat znaczne poprawa jakości emisji różnego rodzaju pyłów nastąpi. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Wracając jeszcze do tematu Polski, spotkałem się z wywiadem, którego udzielił Radio RDM przyrodnik Grzegorz Tadasz i w swojej wypowiedzi stwierdził, że poważnie mówiąc, uchwała antysmogowej są dwie dziury. Jedna finansowa, a druga prawna. I wymienił tutaj takie argumenty, że według ustawy piece będą musiały być wymienione w około 70% domów w Małopolsce. Wychodzi na to, że jest to około 400 tysięcy nowych domów. Stwierdził, że województwo daje na to 6 lat, a według niego to jest przynajmniej 25. Drugą sprawą jest to, że istnieje bardzo duże... Ja to wyliczył, to musieliśmy wiedzieć, jak wyliczył. Przekazuję, co powiedział. No. To nie kolega, tylko Tadasz. Nadmienił, że dodatkowo istnieje bardzo duże ryzyko, że w ciągu najbliższych miesięcy ceny tych nowoczesnych pieców, a także węgla drastycznie wzrosną. I co wtedy z tymi dofinansowaniami? Poza tym nadmienił jeszcze jedną sprawę, że takie kary za niestosowanie się do uchwały antysmogowej, to co pan powiedział, może ustalić tylko, jak się pan odniesie do argumentu, że w przeciągu 6 lat nie da się tej uchwały wprowadzić. Znaczy,
domyśleć, co miał Grzegorz Tabarz na myśli. Wydaje mi się, że on mówi w ten sposób, że te pieniądze, które myśmy przeznaczyli w tym programie, to w ciągu 6 lat nie wystarczą na wymianę wszystkich kodów i ma rację. Bo my przeznaczyliśmy.